nie wiem, czy mówi, w sprawie tej biblioteki, która z informacji, jakie ja posiadam, że ma być przeniesiona w gimnazjum do piwnicy, tak? Do pomieszczeń, co były tam moje no, szatnie. No i teraz nie wiem, jakie tam są warunki budowlane, ale przeniesienie, jak słyszeliśmy, że samych tylko regałów na te książki będzie kosztowało ponad 10 tysięcy złotych, gdzie, no nie wiem, wysokość, czy tu nie będą jeszcze większe koszty. I wychodzi na to, że my dość dużo kasy na tą bibliotekę przeznaczamy. No, tak, tu będzie 12 tysięcy na przeniesienie samych regałów miało być. Teraz, jeśli będzie przeniesiona ona do piwnicy i tam nie będą wymogi, to następna będzie, następne będą wydatki. I czy to wymogi budowlane pozwalają, żeby książki były w pomieszczeniach piwnicznych? W tej chwili pracujemy nad koncepcją ulokowania już na stałe biblioteki. Jedna z koncepcji zaproponowana przez projektantów rzeczywiście jakby przenosi na poziom zerowy bibliotekę, ale nie są to szatnie, są to były sale, w których prowadzone były zajęcia. Bo chciałbym zwrócić uwagę, że poziom tego, co Pan nazywa piwnicą, to od strony Orlenu to potrzeba jeszcze schodnika, co najmniej dwóch schodów, żeby na ten poziom wejść. Jeżeli odsłonimy nasyp, to wtedy z tej niby piwnicy robi nam się parter, a nie piwnica. Parter, który zlokalizowany jest w stosunku do ulicy Marii Dąbrowskiej i tej łączącej przedszkole z Marią Dąbrowską, czyli tutaj za Orlenem Biegnącej, o 30 cm wyżej od poziomu gruntu i ulicy. Więc wtedy wymienia się tylko okna, wysokości spełniają normę. Tam trzeba zrobić jeszcze kilka prac, które będą polegały oczywiście na innym skierowaniu wody, bo rzeczywiście jedna z rynien była wadliwie przez tyle lat skierowana w ścianę, po prostu to, co było w jedynce kiedyś, pamiętasz z tą rurą, tak? Z lewą, to jeszcze nie byłeś dyrektorem, ale taki podobny problem mieliśmy, że ileś tam lat było zalewane. Plama się okazało, że rura od zlewu nie była włączona do kanalizacji, tylko chodziła w ścianę. Takie rzeczy były różnego rodzaju wykonawstwa. No ale w każdym razie jedna z koncepcji zakłada taki remont i taką adaptację pomieszczeń. Druga jest inna. Myślę, że... A ta druga właśnie? Druga to tam, gdzie jest. Ale nie tam. Tak, ale to...